Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Ona nas zawsze podziela, szanowni żyjemy. Marsz, marsz wam Rosji, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączym się z narodem. W imieniu wszystkich organizatorów NSZZ Solidarność, partii Prawa i Sprawiedliwości oraz Klubu Gazety Polskiej w Wadowicach na uroczystości poświęconej żołnierzom wyklętym. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy od lat 5, ale była to inicjatywa poległego pod Smoleńskiem przed 5 laty prezydenta świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego i środowisk niepodległościowych, w tym coraz mniej licznych kombatantów tego właśnie wielkiego powstańczego zrywu narodu polskiego przeciwko komunistycznej okupacji. Bo przecież dzisiaj już nie ma wśród nas zmarłych w ostatnich latach podporucznika Jana Starowicza, podporucznika Mariana Piury, podporucznika Izydora Żuka i wielu, wielu innych. Po kolei odchodzą pełnić najwyższą służbę na swojej ostatniej warcie u tronu najwyższego. Wcześniej swoje najlepsze lata oddali Rzeczpospolitej, służąc jej wbrew nadziei, kiedy Polskę zalała noc czerwonego totalitaryzmu.
wadowiccy wyklęci, czy wyklęci związani z ziemią wadowicką, choć w zasadzie powinniśmy mówić niezłomni, bo to jest piękniejsze słowo, ono bardziej oddaje rzeczywisty charakter tego oporu przeciwko komunistycznemu najazdowi, ale przyjęło się, że wyklęci, więc będę też używał tego sformułowania, rzeczywiście zapisali piękne karty w historii Rzeczpospolitej. Tacy znani poza ziemią wadowicką, pochodzący z naszych terenów, żołnierze antykomunistycznej partyzantki, to podporucznik Wojciech Stypuła, pseudonim Bartek, poległy na ziemi nowogródzkiej z rąk NKWD jeszcze w 1944 roku. W marcu 1945 roku na Zamku Lubelskim zamordowany został, sparaliżowany po przesłuchaniach przez NKWD, UB i informację wojskową podpułkownik Edward Jan Jasiński, pseudonim Nurt, też pochodzący z Wadowic, wychowanek wadowickiego gimnazjum. A później to wielkie powstanie ogarnęło także ziemię wadowicką. Tradycje niepodległościowe na naszym terenie były wielkie, między innymi dlatego, że w okresie okupacji hitlerowskiej działały tutaj bardzo silne struktury, między innymi Narodowej Organizacji Wojskowej, Polskiej Organizacji Niepodległościowej, Armii Krajowej, wreszcie Ruchu Ludowego i Batalionów Chłopskich. I rzeczywiście po zakończeniu okupacji hitlerowskiej większość tych ludzi walczących wszakże o Polskę wolną i naprawdę demokratyczną nie mogła się pogodzić z tym, co zaczęło dziać się na ziemiach polskich. Z rozpasaniem Sowietów i ich sługusów polskojęzycznych, z tym, że Polacy stanowili jakby obywateli drugiej kategorii, że w zasadzie wszystko, co kojarzyło się z rzeczywistą Polską, z okresem Polski międzywojennej, II Rzeczpospolitą, było negowane, było poniewierane, żołnierze powracający z polskich sił zbrojnych na Zachodzie byli inwigilowani, tak samo zresztą jak żołnierze konspiracji, którzy ujawnili się przed organami bezpieczeństwa. Ta polityka komunistów oraz przekonanie o tym, że może się wszystko zmienić, że Polska odzyska suwerenność, legły u podstaw, że już w 1945 roku na ziemi wadowickiej zaczęły odtwarzać się struktury konspiracyjne i porządkować, bez względu na ich wcześniejszą proweniencję polityczną. Przecież dowódca największego oddziału zbrojnego na ziemi wadowickiej, kapitan Mieczysław Wondolny, pseudonim Granit. Mylnie bardzo często mówi się Mściciel. Mściciel to była nazwa dowódcy, nazwa oddziału. To był oddział Burza, stanowiący jeden z batalionów Armii Polskiej w kraju, organizacji o zasięgu ponadregionalnym. To była organizacja, która działała zarówno w Małopolsce, jak i na Śląsku i na Dolnym Śląsku. Wywodził się z batalionów chłopskich. Podobnie z batalionów chłopskich wywodził się ostatni poległy na ziemi wadowickiej, kapral Jan Sałapatek, pseudonim Orzeł, który zamordowany został dopiero podczas nieudanej próby ujęcia przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa i ich agentów w styczniu 1955 roku, a więc 10 lat po zakończeniu okupacji hitlerowskiej na ziemi wadowickiej. Parę miesięcy wcześniej polegli na pograniczu powiatu wadowickiego i żywieckiego ostatni żołnierze grupy Huragan, najpierw porucznika Henryka Dołęgowskiego-Sana, a później podporucznika Jana Ziomkowskiego-Śmiałego, Władysław Hajdyła z Suchej i Stefan Króliczak z Żyk. To są ci ostatni polegli w boju, można powiedzieć, z bronią w ręku podczas obławy wspólnie prowadzonej przez dwie powiatowe komendy MO i dwa powiatowe urzędy bezpieczeństwa publicznego. Wielu zamęczono w wadowickim Urzędzie Bezpieczeństwa. Do dzisiaj nie wiemy, co stało się z podchorążym Zającem, którego krojono wprost nożami rzeźnickimi podczas przesłuchania, wieszając go za ręce na drzwiach. Zamordowano Romana Żaka, którego tak skatowano, że jego wnętrzności lekarz spisujący protokół sekcyjny określił jako jedną miazgę. Przypomina to zresztą podobnie skatowanego kilkadziesiąt lat później, w 1983 roku, Grzegorza Przemyka, który też z zewnątrz nie miał za wiele obrażeń, ale wnętrze było po prostu całkowicie zmasakrowane. Władysław Sordel z Żyk rzekomo powiesił się na pasku w celi. Problem tylko w tym, że protokół zatrzymania i rewizji wyraźnie odnotowuje, że pasek został mu odebrany. Nie wiadomo zatem, kto pomógł mu, czy dostarczył mu ten pasek, względnie wręcz go powiesił w tej celi PUBP. Wielu innych osób los jest nieznany i nie wiemy, czy kiedykolwiek dowiemy się,
co z nimi się stało, mimo że zabrani zostali przez organa bezpieczeństwa, nigdy ich ani ciała, ani oni sami nie wrócili, ani ich ciał nie odnaleziono. Pionu ścigania Instytutu Pamięci Narodowej prowadzi w tych i wszystkich innych sprawach śledztwo. I to jest ważne dla nas, ponieważ prowadzone jest także postępowanie w celu wyjaśnienia losów ciała kapitana Mieczysława Wądolnego, mściciela Granita. Jak wiadomo, nad ranem 14 stycznia 1947 roku odebrał on sobie życie w okrążeniu KBW, UB i wojska w rodzinnej wsi Łękawica, rozrywając się granatem. Ciało jego zostało przetransportowane na dziedziniec Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Wadowicach, to jest dzisiaj siedziba Komendy Powiatowej Policji. Wiemy, że całe grupy działaczy partyjnych, funkcjonariuszy milicji, UB chodziły oglądać to ciało aż do późnego wieczora tego dnia. Po czym ostatnim śladem, że to ciało zostało przewiezione do Wadowic, jest notatka szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, odnaleziona w aktach obecnie przechowywanych w archiwum IPN, że ciało Wędolnego pochował PUBP w Wadowicach. Miejsce jego pochówku jest nieznane. Być może właśnie tam, pod dziedzińcem Komendy Powiatowej Policji, jeszcze dzisiaj zachowały się szczątki ludzi, którzy niewinnie zamordowani zostali za Polskę, za to, że starali się przywrócić Polsce godność i wolność, i nigdy nie oddano ich ciał rodzinie. Wiadomo, że w latach 70., kiedy rozbudowywano garaże Komendy MO ówczesnej i utwardzano dziedziniec obecnego obiektu policyjnego, znaleziono jakieś kości. Bardzo szybko tą sprawę wyciszono. Nie wiadomo, co stało się z tymi kośćmi. Twierdzono zresztą, że były to kości zwierzęce. Dzisiejszy stan wiedzy pozwala sądzić, że nie były to kości zwierzęce. W całej Polsce, w obiektach należących do organów represji władzy komunistycznej, znajdowane są szczątki pomordowanych polskich bohaterów. Być może będzie tak również w Wadowicach i miejmy nadzieję, że wyjaśni to prowadzone postępowanie. Do wszystkich Państwa chciałbym zaapelować, aby wszelkie informacje, jeżeli Państwo takie posiadają, na ten temat, na temat ludzi, którzy zostali zabrani przez bezpiekę i nigdy do domu nie powrócili, którzy byli męczeni, maltretowani, prześladowani przez Urząd Bezpieczeństwa, przekazywali te informacje do Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. I proszę Państwa, jeszcze jeden apel. Tutaj, w tym wypadku, już do rodzin tych, którzy polegli, którzy zginęli. Tworzona jest baza danych, tak zwanych danych biometrycznych, danych biologicznych osób, które poginęły. Baza oczywiście oparta o kod DNA, a co za tym idzie, potrzebne jest zgłoszenie się osób bliskich, najbliższych tym pomordowanym, którzy mogliby dostarczyć materiał genetyczny do ewentualnych badań porównawczych w momencie, kiedy dojdzie do ekshumacji. Mam nadzieję, że również w Wadowicach do takich ekshumacji dojdzie, bo jest taki plan. Na razie po Warszawie prawdopodobnie dokonywane będą w Krakowie. I tu jeszcze jedna, a tym razem bardziej może optymistyczna czy pozytywna dla nas wiadomość. Już udało się w Krakowie zlokalizować groby niektórych żołnierzy poległych na ziemi wadowickiej, tudzież związanych z ziemią wadowicką. Między innymi odnaleziono miejsce pochówku podporucznika Mieczysława Kozłowskiego, Żbika, ostatniego dowódcy oddziału Błysk Bunt, straconego z wyroku komunistycznego sądu w listopadzie 1946 roku. I prawdopodobne miejsce pochówku kaprala Jana Sałapatka Orła. Pochowani zostali na cmentarzu rakowickim w podobny sposób jak w Warszawie, czyli w miejscu, które dzisiaj zabudowane jest późniejszymi grobowcami, w tym przedstawicieli establishmentu Polski Ludowej. Także jak widać, były to działania celowe zmierzające do unicestwienia również pamięci po tych ludziach, pamięci o żołnierzach, którzy do końca starali się dać świadectwo wierności wolnej Rzeczpospolitej. Dlatego, proszę Państwa, cieszę się, że wszyscy tutaj się zgromadziliśmy, że chcemy pamiętać, że chcemy przywracać tą pamięć, że chcemy o tę pamięć walczyć, bo dzisiaj nie jest to może walka zbrojna o wolność, tą
przynajmniej formalnie Rzeczpospolita odzyskała przed 25 laty. Natomiast jest to walka o pamięć, jest to walka o przywrócenie prawdziwej pamięci o historycznych bohaterach naszej ziemi i całej Rzeczpospolitej. Na koniec chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Państwu za wzięcie udziału, organizatorom za piękne przygotowanie wszystkiego, obecnemu tu, na ręce obecnego tu księdza Infułata dla duszpasterzy celebrujących mszę i chciałbym zaprosić serdecznie na kolejne obchody oraz prosić o podtrzymywanie tej pamięci w kolejnych latach. Dziękuję bardzo. Ja również chciałem bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować, przede wszystkim Panu Posłowi Prawa i Sprawiedliwości, Panu Polakowi, Pocztom Sztandarowym, mam nadzieję, AKOWcom, mam nadzieję, oczywiście harcerzom, którzy tutaj noszą i pięknie tutaj rekonstrukcji tych przebranych harcerzy, mam nadzieję, że na przyszły rok spotkamy się w jeszcze większym gronie. Szkoda, że tak mało, szkoda, że reprezentują tutaj władze samorządowe tylko klub radnych. Klub radnych, wspólny dom. Nie mamy władz, nie mamy flagi, powinny tu wisieć. To jest święto państwowe. To o czym świadczy. Ale nic, miejmy nadzieję, że w takim gronie, jeszcze większym gronie spotkamy się. Nawet bez flagi możemy tutaj przychodzić. I zapraszam do odwiedzenia. Następną uroczystość tu na tym placu w Solidarności będziemy obchodzić z okazji rocznicy smoleńskiej. Także już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam. No, to będzie bodajże 12 kwietnia w niedzielę, też o godzinie 12. Zamówiliśmy mszę i spotkamy się tutaj. Złożymy wiązankę kwiatów i uroczyście tutaj oddamy hołd tym wszystkim, którzy zginęli pod Smoleńskim. Dziękuję bardzo.